Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. List piąty. Ja Jezus Chrystus Król Polski z woli i decyzji narodu polskiego wybrany, intronizowany w świebodzinie, prawowity władca tego narodu polskiego objąłem we władanie kraj ten i jego polską ludność z woli majestatu najwyższej miłości Boga Ojca i Ducha Świętego. Ten naród da początek życia na ziemi ludzkości wiernej, która zrozumie... Pokocha i oddana nam i naszym sercom dwu, które ten naród wierny naszej miłości zawsze nam był. Takiej miłości i wierności po dziś nikt szczerze i z oddaniem nie miał wobec nas. Ludzkość wybiera i wybierze według swojej wolnej woli, która nigdy nie jest do końca uwolniona spod wpływów i potrzeptów różnych sił i naciskom, które za wszelką cenę chcą zmanipulować pogubionych ludzi, którzy wolą wygodne pozornie życie. Przestali przez zaślepienie widzieć, do czego doprowadza ich myślenie, które im wpojono i nadal to jest czynione, że wybory należą do nich. Gdyby tak było to ludzkości, pomyśl, zastanów się, dlaczego cały czas w mediach i w każdej reklamie, napisach i rozmowach są ukierunkowania, że to, co oni wam podsyłają, jest dla was najlepsze. Taka manipulacja jest ogromnym narzędziem zniewolenia waszej myśli, decyzji, waszej wolnej woli. Słyszycie zewsząd to kup tam to kup, to musisz mieć, coś obejrzyj, czymś się musisz zainteresować, bo bez tego nie możesz się obejść. Reklamy kosmetyków i innych narzędzi manipulacji prześcigają się w kolorach, informacjach, żeby tylko ludzkość nie miała czasu na myślenie w ciszy i spokoju, którego już prawie nigdzie nie ma. Natłok hałasu wypiera głos, który bez przerwy opatrzność nasza wysyła. A której nie ma jak usłyszeć rozum, który nawet w nocy jest bombardowany pod świadomymi nakazami. Ludzie podczas snu powinni wypoczywać, a wstają zmęczeni, niewyspani. W takim stanie biegną do pracy, szkoły, a tam komputery, telefony i komentarze wszechobecnych mediów ogłupiają ludzki rozum, który już nie potrafi wyłączyć informacji zewsząd napływających. To celowe działanie które jest zaplanowane, powoduje, że nie potraficie podjąć już żadnej logicznej, spokojnej decyzji, która mogłaby spowodować, że zatrzymacie się w tym zgiełku i diabelskim pędzie. Nie umiecie się zastanowić, rozmawiać. Nie macie czasu na miłość, zrozumienie. Nie macie czasu dla dzieci, dla rodziny. Zorganizowano wam wszystko tak, że w tym pędzie nie zdajecie sobie sprawy, że wasze życie umyka bez sensu, celu. Miłości, zrozumienia. Moje ukochane dzieci, zatrzymajcie się, posłuchajcie śpiewu ptaków, szumu wody, szelestu wiatru, posłuchajcie, jak nasza miłość do was mówi przez te wszystkie dane, wam na Ziemi, skarby natury, dopóki jeszcze są. Wyłączcie media, wyłączcie telefony, zobaczcie drugiego człowieka, w którym jestem ja w osobie Ducha Świętego. Wasza wola może jeszcze was uratować. Prześwietlenie sumień zatrzyma czas i każdy będzie miał czas na przemyślenie swojego życia, swoich wyborów. Sakrament pokuty i pojednania da Wam możliwość oczyszczenia swojej duszy, przez co odzyskacie spokój i otworzycie się na miłość naszą, na zmianę swojego życia, na podjęcie właściwych decyzji, które uratować mogą Waszą duszę od potępienia wiecznego. Poznanie swojej duszy przez nasze spojrzenie na nią da Wam sposobność do zadumy i refleksji. Ci, którzy wybiorą miłość, uratują swoją duszę, która jest nieśmiertelna. Powtarzam, nieśmiertelna oznacza to, że kiedy odchodzi z ciała, podąża do miejsca, w którym dokonuje wyboru. Nauczono was, że sąd Boży polega na tym, że to nasz majestat taką duszę osądza, lecz tak nie jest. Dusza, kiedy przechodzi na drugą stronę, dostaje światło, które pokazuje jej, czego dokonała przez swoje wybory. Sama dokonuje wyboru miejsca dalszej swojej bytności i często niestety zbyt często wybiera czeluści, gdyż nie poznała naszej miłości. Tyle wieków kościół mój pokazywał jaką drogą kroczyć, mówił o mojej ofierze życia, które za was oddałem, a która teraz jest tak mocno i boleśnie nieszanowana, zapomniana i niekochana. Moi kapłani zdradzili mnie, msza którą sprawują nie daje tyle łask, które były w zamyśle naszej miłości. Zmiany. Brak wiary w to, co dzieje się na ołtarzu, powoduje, że zamiast pokazać ludziom, czego dokonała moja miłość do ludzi, zamieniła się w kilkuminutowe sprawowanie czegoś, co po zmianie konsekracji zamieni się w spektakl ze złem w roli głównej. Ludzkości moja nie jest jeszcze za późno, jeszcze możecie wiele zmienić, wiele naprawić. Potrzeba odwagi, żeby wejść na drogę miłości i szacunku, które odmienią wasz los który za moment nie dawamy możliwości oddania mi należnej czci. Jeszcze jestem w sakramentach, jeszcze jestem w adoracji, jeszcze czekam na was. Przyjdźcie do mnie, przyprowadźcie wasze rodziny, wasze dzieci, one są niewinne, a za chwilę przez wasze wybory mogą doznać cierpienia, które jeżeli przeżyją zawieruchę wojenną na zawsze pozostawi ślad w ich duszy. Zrozumcie, obudźcie się, przyjdźcie. Wołam moim sercem przepełnionym miłością dla Was wszystkich. Moja córko, Wasza wiara, Wasza ufność, Wasza miłość jest skarbem, który ratuje dusze ludzi, oni doznają ogromnej ulgi w cierpieniu, które obecnie jest Waszym udziałem. To, czego dokonujecie w woli naszej, niebawem da swoje owoce, a wiele istnień, które doznają ulgi na wieczność, są wdzięczne i pomoc Wam dają. One wiedzą co czeka ludzi jeżeli nie wybiorą drogi i miłości, wiedzą że wiele istnień zamknie na wieki otchłań piekielna, widzą co ludzkość robi. Wielu, kiedy usłyszy te słowa zapyta dlaczego nikt im o tym nie powiedział, ale nie zadają sobie trudu odnaleźć i posłuchać co niebo od wielu, wielu lat mówi, ostrzega. Moja mama Maryja, wielu świętych i mistyków w przekazach, słowach napominało ostrzegało. Nie chcą przyjąć do wiadomości tego, uznając w swojej pysze, że to ich nie dotyczy, więc dalej brną w grzech. Kiedy Noe budował arkę ostrzegał, napominał i tak jak dziś śmiano się z tego nie wierzono mu i dziś prawie nikt nie wierzy w prawdziwość tych słów. Potop pochłonął ludzi, którzy nie byli przygotowani na to, co ich spotkało, i dziś, mimo tylu ostrzeżeń, słowa, które płyną z nieba brane są jak coś, co mogą odłożyć między bajki. Kataklizmy nie otwierają ich zaciemnionych umysłów i to co przyjdzie na nich będzie zaskoczeniem, ale sami przez swoje wybory dokonane doznają sprawiedliwości Bożej. Przekaż proszę wiele słów miłości mojemu synowi, który ratuje co tylko może razem z osobą wierną i oddaną wszelkie zagubione dusze. Kochamy was i wszystkich błogosławieństwem obejmujemy, którzy te słowa usłyszą. 16 grudnia 2022 roku Miła Bogu